Halo, dzień dobry. Dzisiaj pokażę, jak zbudować estetyczną bazę. Bardzo fajny poradnik odnośnie podstaw wypuścił ostatnio Kurczok, więc w opisie macie link do jego filmu. Zacznijmy od samej lokacji. Oczywiście najważniejszą cechą dobrej bazy jest odporność na letni samozapłon. Mamy więc do wyboru albo jaskinie, których fanem nie jestem ze względu na ich klimat i robaki głębinowe, albo oazę, której jedyną wadą jest burza piaskowa, z czym też możemy sobie łatwo poradzić za pomocą pustynnych gogli możliwych do wyłowienia z pustynnego jeziorka. Jeśli jednak kochacie nadżycie inne miejsce, możecie użyć sposobu z rozszerzonymi strażakami. Link jak to działa w opisie. Powiem tylko, że znacznie zwiększa się wtedy zasięg odporności na samozapłon kosztem kilku bólów patrzącej rośliny. Według mnie najważniejsza przy budowie bazy jest dalnie. Jeżeli podzielicie ścieżkami całą bazę na strefy, takie jak kuchnia, magazyn, farmy i wszystko ustawicie równo do tych ścieżek, wasza baza zyska bardzo dużo. Warto tym się zająć od samego początku. Nawet jeżeli nie macie niezbędnych surowców na dalni, które jakby na to nie patrzeć są bardzo drewnożerne. Ścieżka jest prawie najbardziej dominowanym typem podłoża, co oznacza, że inne dalnie ją zasłaniają. Zatem samą budowę zaczynamy od pierwszej maszyny nauki i tworzymy przy niej podstawowe przedmioty, następny poziom maszyny nauki i co najważniejsze, widły. Pokażę wam teraz taki najbardziej podstawowy model eleganckiej bazy. Na samym środku znajduje się strefa ze światłem, gdzie początkowo znajduje się tylko obudowane ognisko, przed latem stawiacie tam również endotermiczny odpowiednik, a jeżeli jesteście kozakami, to i grzybowe lampy z grzybuchy. Tę strefę wielkości jednej dalni, np. szachownicy, otacza ścieżka. Następnie, tak jak teraz widzicie na ekranie, tworzymy 4 strefy z dalni 2x1, które również otaczamy ścieżką. To będą takie podstawowe strefy jak kuchnia, magazynek, strefa z maszynami nauki i inne z tego typu obiektami. Ostatnią małą strefę możecie przeznaczyć na przykład strefę sypialną. Opowiem wam o magazynie, bo osobiście uważam, że to co robi większość osób to barbarzyństwo. Możemy bardzo łatwo zadbać o porządek, układając skrzynki wzdłuż osi X kategoriami, np. przedmioty z potworów, roślin, sadzonki, surowce drewniane, kamienne, narzędzia, czapki, zbroje, bronie, surowce magiczne. Oczywiście kategorie możecie wymyślać sami według potrzeb. Wzdłuż osi Y natomiast dzielicie przedmioty na podkategorie, np. we zwierzęcych skrzynia na skórzane, kościanopodobne, z bossów, mazie, z pająków i co wam jeszcze będzie potrzeba. Ten typ systemu może być spokojnie stosowany przez jednego gracza przez około 1000 dni. Potem będziecie potrzebowali więcej skrzynek, możecie więc wtedy kategorie główne zamiast ustawiać wzdłuż jednej osi, budować w osobnych strefach, tak jak ja to zrobiłem na moim głównym świecie. Jeżeli będziecie ten system stosować na wszystkich światach, nie będziecie potrzebowali podpisów, bo zawsze będziecie wiedzieli, gdzie co jest. Następnie podczas budowy w kolejnych stref ogadzacie je ścieżkami, kładziecie wewnątrz jedną z trzech podstawowych i estetycznych dalni, czyli szachownica, dywan lub drewniana podłoga. Jeżeli jest to potrzebne, kładziecie na linii styku dwóch dalni ogrodzenie, fajnie się zawsze prezentuje podstawowy płotek z kamiennym murem w miejscach styku. Same farmy są bardzo ważnym elementem bazy, bo będą one wymagały dodatkowego strażaka. Warto więc podzielić cały zasięg na strefę z patykami, trawą, jagódkami i całość obudować ogrodzeniem. Z takich innych cennych stref możemy wymienić wioskę świń, kolików, suszarnie, miejsce na ule, które powinno posiadać specjalną serpentynę uniemożliwiającą pszczołom przelatywanie przez murek, bo w sezonie wiosennym potrafią one naprawdę napsuć krwi. Wszystkie inne strefy to kwestia waszych potrzeb. Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem co i jak. Dziękuję więc za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!